Cześć, dzisiaj tak spontanicznie nagrywam, dlatego że znalazłam artykuł z Kiszyniowa. Będzie cyrylicą, więc z grubsza objaśnię, że znalazłam po prostu artykuł. Znaczy najpierw znalazłam zdjęcie, potem znalazłam cały artykuł i zacznijmy od tego, że Kiszyniów jest stolicą Mołdawii, dobrze pamiętam, chyba, albo głównym miastem jakimś, ale chyba stolicą. I co? I mamy tutaj przykład bardzo dużej ilości budynków, które są bardzo przeskalowane wobec ludzi. To nie jest tak, że to są tylko budynki użyteczności takiej publicznej, ale także stare kamienice. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sprawdziłam Kiszyniów też pod kątem naszych miast gwiazd. I właściwie pewnie nie słyszeliście o mieście gwieździe w Kiszyniowie, ale mamy lwy. Tak, to jest z tego samego serwisu artykuł z 2012 roku. Tam się dużo remontuje teraz, te lwy są chyba teraz w lepszym stanie. No, widać przemiany ustrojowe. No, ludzie, no prawie tak jak w Warszawie w latach 90. to wygląda. Ale to nie jest ważne. Chciałam Wam pokazać jedno z takich zdjęć, że nadal gdzieś tam są takie stare budynki i one nadal jakoś tam żyją. Natomiast jest tam bieda straszna i mimo, że to jest XXI wiek, to tam jest raczej biednie. Natomiast 100 lat temu były tam takie budynki, tak zaprojektowane, ogromne w stosunku do ludzi. Znaczy to są dzieci w większości, tu jest może trochę doroślejszy człowiek, ale to są w większości dzieciaki. To jest mało, co mi się często zdarza, jak oglądam zdjęcia sprzed 100 lat, to są, no powiedzmy, wydatowane na początek XX wieku, ale tak naprawdę wielu wiedzą, ile to ma lat naprawdę. Mamy bardzo młode drzewka, te to w ogóle wyglądają tak, jakby się zatopiły i dopiero tutaj odrastały, albo były spalone i odrastały od pnia zniszczonego. A jednocześnie budynek jest nowiutki, odnowiony. Może jest po prostu po remoncie. Aha, i tutaj jest takie, że praktycznie nie ma trawy, tylko jest taka znowu jakby glina. Tu mamy inne zdjęcie tego samego budynku. Tu już jest trochę więcej dorosłych, ale nadal w większości dzieci. Lepiej widać, że te drzewa są jakieś takie dziwne, jakby odrastają tutaj od dołu, że tutaj było złamanie, tak? I tutaj wyrastają młodsze gałęzie. Coś takiego, jeżeli drzewo by zostało złamane albo spalone i odrastały młode te, no to myślę, że w kilkanaście lat, nie, nawet mniej, 10 lat i odrosną. Dobrze, tutaj inny budynek. Też jest bardzo wysoki, ale nie mamy skali ludzkiej, więc może przelećmy dalej. O, tutaj mamy skalę ludzką. Mamy młodą kobietę i to wydaje się jeszcze w miarę. To znaczy, zobaczcie, na jakiej wysokości ona ma głowę, tak? Ten budynek taki trochę duży jest wobec, ale jeszcze od biedy mógłby być. Natomiast zobaczcie, tutaj to jest sanatorium. To są dziewczyny z Czerwonego Krzyża, tak zwane missiestry. Tak się nazywało to w Rosji. I po prostu siostry miłosierdzia, ale one nie były w zakonie najczęściej, tylko po prostu tak były ubrane. I zobaczcie, to jest wzrost kobiety przeciętnej. Mężczyzna był wtedy wcale niewiele wyższy, może troszkę. I zobaczcie, to nawet nie jest dobra połowa. Zobaczcie, ta dziewczyna stoi. Zobaczcie, gdzie ona ma. Ona ledwo jest w stanie wyjrzeć przez to okno, a nie dosięgnie do klamki. Tam są wysoko klamki, już są, zaraz Wam pokażę. Ten budynek wygląda, jakby był zbudowany dla dużo wyższych ludzi i nie ma powodu, dla którego był zbudowany aż tak wysoki. Ja rozumiem, że wielkie gmachy, przywykliśmy do tego, że gmachy użyteczności publicznej są trochę większe, ale litości. Tu jest inne zdjęcie tego samego balkonu, zobaczcie, jak jest nieproporcjonalne te okna, no wszystko jest tak, jakby oni byli skurczeni, zmaleni, no nie wiem. Tutaj mamy wnętrze tego budynku. No tutaj sobie oni siedzą, powiedzmy, że stojąca osoba byłaby tutaj. Zobaczcie, jak daleko ma do sufitu. To jak ciężko ogrzać tak ogromne pomieszczenia. I szpital robimy w czymś takim, żeby ludzie marzli, tak, żeby... No... Aha, jest elektryczność. Zwróćcie uwagę, jest elektryczność. 100 lat temu i co tu jeszcze mamy? No takie wyposażenie dosyć. Tutaj znowu dziewczyna jest, no nie dosięgnie, albo ledwo dosięgnie do tej klamki. A umyć takie okna, no... No bez sensu jest tak budować. No, bez sensu. To jest jakaś apteka. Piec. Tutaj już jest na parapet na właściwym poziomie. Możliwe, że to jest ten mniejszy dom. O, i tu znowu hol tego budynku. Zobaczcie, gdzie ludzie mają głowę. Tutaj, w połowie. Tu klamki są niżej, żeby mogli dosięgnąć, ale zobaczcie, gdzie są włączniki światła. One są tutaj, czyli żeby włączyć światło, ta kobieta musiałaby albo wejść na stołek, albo po prostu wspiąć się na palce. No, kto robi takie rzeczy aż na takiej wysokości? Zobaczcie, no, ja nie żartuję, to jest nad tą linią. O, tu, czyli dużo powyżej jej głowy. Tutaj będzie lepiej widać, gdzie jest ta linia. O, tu jest ten włącznik. No, tu nawet widać mężczyznę. Jest dużo powyżej. Klamki to jeszcze mogli przerobić, ale prawdopodobnie instalacja elektryczna była tu wcześniej. No i tu znowu ten balkon, tylko ten z dołu widziany. Niestety nie ma ludzi. Gdybyście zobaczyli ten budynek, to jakiego wzrostu pomyślelibyście, że są ludzie? No raczej tutaj gdzieś na tej wysokości, prawda? Może trochę niżej. A ludzie są w wysokości tutaj. Tak. Tutaj jak zobaczycie tą barierkę, to normalny człowiek byłby tej wysokości, prawda? Tak mniej więcej barierka byłaby mniej więcej w połowie wzrostu, no może trochę wyżej niż połowa wzrostu, tak? Tutaj. Czyli wzrost człowieka, jak sobie weźmiemy perspektywę, no to powiedzmy, że tu i tu byłby wzrost, prawda? Gdzieś w połowie okna, a ludzie byli wzrostu tutaj. Czyli znowu 30 z pół metra mniej. No i to takie właśnie rzeczy człowiekowi się rzucają w oczy. To jest w miarę normalnie. Czyli były takie budynki, które miały w miarę normalną skalę, chociaż wydawały się, że są dla wyższych ludzi, ale były też budynki naprawdę duże. Tu mamy aparaturę. Nie potrafię powiedzieć, do czego ona służyła. Czy to jest jakiś prymitywny rentgen? Nie wiem. Chyba tak, bo tu jest jakby do robienia zdjęć, jakby klisze, coś. Tutaj mamy znowu urządzane wnętrze, ale bez skali ludzkiej. No i dlaczego ja chciałam o tym mówić? Bo znalazłam stare mapy Kiszyniowa, to jest taka strona, którą wam później podlinkuję. I co my tu mamy? Widzicie? No, wygląda jak gwiazda, prawda? I tutaj też jakiś fort. Więc mamy ruiny gwiazdy i nie za wiele jej widać później. To mamy z 1789 roku, czyli Goda, tak, bo oni mówią na lata Gody. Tutaj jest inna mapa, ale tu już jest... tu już nie ma, możliwe, że to był bastion, tu coś jest. Ale miasto, znaczy te bastiony zostały zupełnie zniszczone albo nie są umieszczone na mapach. Pamiętajcie, że na starych mapach bardzo często wojskowe obiekty strategiczne ukrywano. O, może to jest bastion. I to, że na mapie czegoś nie ma, to nie oznacza, że tego nie było fizycznie, tylko po prostu no lepiej, żeby się takie mapy nie dostały do nieprzyjaciela, bo wtedy, no to ciekawa gwiazdka, bo wtedy będzie on mógł lepiej opracować atak, lepiej, żeby był zaskoczony. Co my tu mamy? Kolejną mapę. No to już jest zupełny schemat. nic nie widać. Kolejna mapa. Tutaj widać trochę, że jest tutaj budynek, że tu jest trochę budynków. Niewykluczone, że ta mapa pokazuje sporą prawdę, to znaczy, że pokazuje tylko to, co jest, czyli tylko ten budynek, tylko ten, tylko te były zabudowane. Wieżeje, czyli jakby ten fragment był i tutaj była ulica, gdzie były jakieś budynki, a reszta to były puste place. To znaczy, to jest plan zabudowy, a tutaj to już w ogóle jest jakaś, pewnie jakaś drewniana dzielnica. No co tutaj? Jest kolejna mapa. No to już jest prawie współczesna, bo przed II wojną światową. Tutaj mamy już więcej budynków. Nie wiemy, co tutaj było na tych placach. Wiemy tylko, że było to. I wszystkie te wysokie budynki są przeskalowane, są bardzo wysokie. Tu jeszcze jedna mapa, to już z wojny, to już bardziej dokładna. Tu widzimy, że jest więcej takich. Pamiętacie, na miastach gwiazdach często pojawia się w centralnej części taki na planie krzyża budynek albo kopuła, albo coś w tym stylu. I tu jeszcze coś jest. Także jeżeli się wybieracie do Mołdawii, to warto zajrzeć do Kiszyniowa. Tutaj znowu jakaś, ale tę mapę widzieliśmy wcześniej. No tak, to tak nic na ten temat nie wiedziałam wcześniej, to dlatego nagrałam po prostu film z powodu spontanicznie odkrytego zdjęcia tak naprawdę. No, powiem wam, że teraz to jak się człowiek interesuje tym tematem, to wszędzie widzi. Ten brak logiki w architekturze. I to jest właśnie to zdjęcie, które zwróciło moją uwagę i postanowiłam zbadać całe miasto, przynajmniej pobieżnie, tak? I od razu znalazłam gwiazdę. Chociaż nie miałam pojęcia, w ogóle nie wiedziałam, że tam była gwiazda. To po prostu znalazłam wysokie budynki, znalazłam lwy. No, gwiazda znalazła się sama. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na moje filmy.